gdzie z Marcinem doszedłem do półfinału turnieju deblowego, też na to inaczej patrzę. Jest to, no, jest na jachcie, po prostu na jachcie. Poznaliśmy tam bardzo fajnych ludzi, Polaków, i zaprosili nas na jacht. I no, były niesamowite, akurat na szczęście nie było fal, było niesamowite, mieliśmy takie czapki kapitańskie. Bardzo dużo, jak zawsze patrzę na to zdjęcie, przypomina mi się wiele, wiele fajnych wspomnień. Nie tylko tych tenisowych, ale właśnie tego czasu tam spędziłem. I organizatorzy zapewnili zawodnikom atrakcję, pojechaliśmy raz do zoo. Wiadomo, Miśko Ala i tak dalej, byłem w szoku, nie wiedziałem, że Miśko Ala może spać 22 godziny na dobę. Prawie tak jak mój partner deblowy. Później pojechaliśmy do akwarium, też nieprawdopodobny tunel w wodzie, z każdej strony rekiny i tak dalej, niesamowite przeżycie. No i później skończyłem na polu golfowym. To już negatywne wspomnienia, bo przegrałem i fatalnie gram ogólnie w golfa. Ale mimo wszystko Australia jest takim moim wymarzonym miejscem. Trochę daleko, ale może właśnie dlatego, że jest daleko, to jest takie świetne. Więc polecam Australię. Zapadła mi w pamięć jedna podróż, której często wspominam, ale pod względem negatywnym. Było 52 godziny w podróży. Pamiętam, leciałem wtedy do Chile, Santiago de Chile. Mieliśmy lot do Amsterdamu, z Amsterdamu do Stanów, ze Stanów znowu do Meksyku, z Meksyku do Limy i dopiero do Limy do Chile. No niestety tak wyszło i na 52 godziny w podróży człowiek nie tylko fatalnie wygląda, ale się też czuje. Gdyby to było chociaż biznes klasa, to jeszcze jakoś by to przeżyło. Tak to było fatalne wspomnienie. Nazywam się Mariusz Fürstenberg. Pozdrowienia dla wszystkich czytelników Pix from Trips.